Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. kompromisu aborcyjnego oraz wzrost zakażeń koronawirusem w ostatnich tygodniach, który jest z tygodnia na tydzień coraz wyższy, to jedne z głównych źródeł niepokojów społecznych w ostatnim czasie. Na ulicę wśród demonstrujących wyszli także przedstawiciele społeczności akademickiej, w tym studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Głos więc zabrała sama rektor UAM Bogumiła Kaniewska. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozbawia wszystkich tych praw kobiety, ale i ich nienarodzone dzieci z wadami letalnymi. Odbiera kobietom także prawo wyboru i decydowania o własnym życiu. Wyrok ten jest także ciosem wymierzonym w rozwój nauki, kwestionuje bowiem sens badań prenatalnych, służących życiu, poszukujących możliwości wczesnych interwencji medycznych w przypadkach, kiedy leczenie takie jest możliwe. Jest wreszcie narzędziem kolejnych, drastycznych podziałów społecznych. Odpowiada jej Akademicki Klub Obywatelski imienia Lecha Kaczyńskiego i nie szczędzi słów krytyki. Zarzuca rektor m.in. dyskryminację, stronniczość czy dopuszczanie zabijania chorych dzieci. Zarzuca także pominięcie aktów profanacji świątyń czy pominięcie słownictwa, które obecnie funkcjonuje podczas demonstracji i protestów. Poziom samego sporu, w którym biorą udział protestujący klub, określił jako poziom rynsztoka. A drastyczne podziały społeczne wywołują ci, którzy podważają porządek konstytucyjny w zakresie prawa do życia każdego człowieka i organizują protesty, podczas których są przekraczane wszelkie granice kulturowe i cywilizacyjne sposobów wyrażania sprzeciwu w przestrzeni publicznej. Zajęcie stronniczego stanowiska w sporze politycznym bez należytej oceny dewastacji kultury przez rektora polskiej uczelni budzi zasadny niepokój. O tonowanie emocji, zachowanie pokojowych nastrojów apeluje Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Zwracają się oni nie tylko do protestujących, ale i do władz państwowych i polityków, by wzięli oni pod uwagę głos wszystkich grup społecznych i starali rozwiązać się konflikt w drodze porozumienia. Apelujemy o wzięcie pod uwagę głosu kobiet, organizacji pozarządowych, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, naukowców. Przede wszystkim jednak prosimy o zastosowanie wszelkich pokojowych środków zmierzających do uspokojenia sytuacji, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej niebezpieczna. Środowisko akademickie jest podzielone. Może o tym świadczyć lista poparcia dla rektor Bogumiły Kaniewskiej, która jest rozsyłana wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Z kolei z drugiej strony pod oświadczeniem Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego podpisali się naukowcy i byli naukowcy, m.in. UAM-u, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego czy Uniwersytetu Ekonomicznego. Póki co nadziei na konsensus nie widać. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.